czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobuza-Wojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska, a do igrzysk naprawdę jest niewiele czasu. Moja gościni dzisiaj jest bardzo wyjątkowa. Opowie nam o swojej całej drodze, która była troszkę wyboista, ale najważniejsze, że ją zaraz zobaczymy właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. No właśnie, Angelina Łysak, a po polsku powinnam przedstawić Angelina, dobrze mówię? Tak, tak jest. Zapaśniczka walcząca w stylu wolnym, brązowa medalistka Mistrzostw Świata w 2022 roku, wicemistrzyni Europy i brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Pierwsze pytanie, jak się czujesz tak blisko igrzysk? Zegar tyka. Jakie emocje tobie towarzyszą? Powiem tak, naprawdę na mojej drodze ja już miałam dużo zawodów takiego poziomu jak Mistrzostw Europy, Mistrzostwa Świata. Łącznie to ja mam 13 medali, jeżeli chodzi o od kadetek zaciąć. I no wiadomo, to będzie mój... Kadetki to... I 15. Aha, czyli to niżej niż junior. Tak, niżej. Okay. Ja pierwsze Mistrzostwo Europy ja walczyłam, kiedy miałam 15 lat. Mm-hmm. No teraz mam 26 i można powiedzieć, że... Prime time. Tak, tak. Ale po prostu dla mnie to będzie debiutem na Igrzyskach Olimpijskich. Była bardzo ciężka droga. No wiadomo, jak każdy sportowiec marzy o tych igrzyskach. I teraz czuję się świetnie. Ja chcę jechać na te igrzyska, żeby nie być tak jak, nie wiem, ostatnie zawody w moim życiu, tak? Ja mm-hmm. chcę po prostu z pozytywnymi emocjami pojechać, powalczyć, zrobić to, co ja... Ale chciałabyś jechać właśnie tak jak na ostatnie zawody, w sensie, że teraz albo nigdy? Czy nie, właśnie nie. Że nie po chcę. Prostu. Mm-hmm. Tak, i ja teraz właśnie ja współpracuję z psychologiem już 1,5 roku, on mi bardzo pomaga zmienić swoje myśle po tej drodze, nie? Żeby to nie było igrzyska olimpijskie już. Albo zrobię ten nadal, albo nie, tak? Mm-hmm. Ja chcę jechać, jak jechałam na Mistrzostwa Świata, jak na Mistrzostwa Europy, po prostu być pewna siebie, pewna swoich sił i zrobić to, co ja umiem najbardziej. I ja jadę tylko właśnie, wiadomo, po medal i nie boję się mówić, bo ktoś mnie pyta, nie boję się mówić tak głośno o tym, że jedziesz po medal. Powiem ci, że świetnie to jest, bo przepraszam, że ci przerwę, ale też wielokrotnie właśnie łapałam się na tym, że mi też zarzucano, że mówisz, że jedziesz walczyć o medal, tak. Ale z drugiej strony no po to chyba trenujemy, prawda? Czasem się przegra, taki jest też piękny urok sportu, no życie. Przeciwnik zweryfikuje, ale to nie znaczy, że nie jechałaś po ten medal. Właśnie i dlatego, że nie boję się mówić tych słów, no bo jak ja mogę powiedzieć, spełniły się moje marzenia, bo jadę na te igrzyska. No nie, nie spełniły się A moje później marzenia. Ludzie mówią, że turystka jedzie tak, tylko na igrzyska, tak, prawda? Nigdy nie dogodzisz. Ja to już wiem i miałam duże sytuacje i na przykład jedzie, powiem, że jadę tylko sprawdzić swoje siły, no jak jedzie sprawdzić? To jesteś to igrzysko olimpijskie raz 4 lata, tak? Tak. Jadę tylko po medal, też będzie nie tak, więc ja po prostu jadę tam i będę walczyła tak, jak ja uczyłam, tak? I zostawię tam na pewno swoje serce. Ale jednak mówisz, że będę walczyła tak jak dotychczas, że chcę mieć myślenie, że jadę tak jak na Mistrzostwa Świata i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony jest to troszkę inna impreza. Nie czujesz trochę tego, że jest bardziej wyjątkowa. Sama mówisz, że jest o tym raz, że jest raz na 4 lata, że spotkasz wszystkich sportowców w jednym miejscu, że to jest impreza, o której wszyscy marzą, bo na Mistrzostwa Świata jest łatwiej pojechać. Zgadzam się. Po prostu może mi ciężko teraz powiedzieć, bo ja tam nigdy nie byłam. Mm-hmm. To też inaczej. Pewnie ty już wiesz, przyjeżdżasz, chociaż wiesz, jak to wyglądałem, te igrzyska, ta wioska olimpijska. A ja tak naprawdę wiedziałam tylko to przez internet. Okay. Więc na razie ja mam takie troszeczkę mieszane uczucia. Z jednej strony ja już tak bardzo, bardzo chcę, a z drugiej strony troszeczkę się boję gdzieś tam. Myślę, Boże, już liczę te dni, bo wczoraj było równo miesiąc, jak ja będę walczyła. Ja 8 i 9 sierpnia. Czyli 8 sierpnia wszystkie oczy skierowane na Angelinę, czy Angelina? Jak wolisz, polską wersję, czy Angelina, czy ukraińską? Bardziej mi się podoba Angelina. Angelina, czyli tak, polska. Tak, no Angelina, to... już jestem przyzwyczajona, że tak mówią. I Angie też, dziewczyny tam na obozach, to tak Angie. No właśnie mi się pomyliło, na początku myślałam, że Angelika, ale już mnie poprawiłaś, że Angelina. A powiedz mi, jak sobie wyobrażasz te igrzyska, twój start? Czy w ogóle robicie jakieś takie, czy myślisz o tym w taki sposób? Myślę bardziej, jak dam sobie
jak mentalnie będę się czuła tam. Mhm. Bo wiadomo, no fizycznie, no to ty albo jesteś przygotowana, albo nie, tak? I ty jesteś. Tak, ja jestem, ale wiadomo, że na igrzyskach ja słyszałam o dużo takich zawodników, sportowców, nie? Że kiedy ty jedziesz na igrzyska olimpijskie, to nie zawsze wygrywa ten, co jest najmocniejszy, albo kogo ma psychę mocną. Mhm. To jest po prostu, ma być to wszystko łącznie, nie? Tak, jednego dnia tak, musi wszystko zagrać. Tak. I to jest ta i magia to, też. Magia, tak. Ja dużo to słyszałam, że to nie jest tak, że ty możesz być gorzej przygotowane i to znacie, że ty bardzo dobrze zawalczysz. Tak samo na odwrót, to jest takie obustronnie, więc ja chcę jakby myślę, jak ja będę na macie wyglądała przed walką, no bo to tyle osób będzie oglądało, tak? Cała rodzina, wszystkie bliskie, cała Polska i wiem, że na pewno będą trzymać kciuki, a ja będę chciała ze swojej strony też zrobić wszystko, więc to też jakaś presja będzie, że ja będę, no tyle osób wierzą, że ja zdobędę medal i jednak to tylko presję mam na sobie, tak? No, bo to nie jest taka niespodzianka, o, że ja jadę na igrzyska, tak? No, bo mam, jak mówiłam wcześniej, troszeczkę tych medali, ale jednak, no, stresuję się. Ale takie, na razie to taki lajtowy stresik. Okej. Oby też taki lajtowy był, no, bo chyba za mocny stres też w sporcie nie jest sprzyjający. Nie jest. Choć pomaga trochę chyba stres, czy nie? No, jak jest u ciebie? No, ja jestem taką zawodniczką, która ja się stresuję zawsze przed każdym startem. Czy to jest słabsza zawodniczka, czy mocniejsza. No, mi się to jest niby dobrze, bo ja zawsze doceniam zawodniczkę, przeciwniczkę, tak? Czy to jest młodsza, czy to jest słabsza, bo u nas na macie to wszystko może się wydarzyć tak naprawdę, nie? I gdzieś tam spadniesz na plecy i już przegrana walka. Więc nie można popełnić błędów nawet sobie. Twoja najszybciej skończona walka. Czytałam w jednym wywiadzie, że chyba tam było 15 sekund, a ty powiedziałeś, może że szybciej. 13 chyba, 12. To chyba całkiem przyjemne. No przyjemnie, ale rachu ciachu i po strachu, tak, że tak powiem. Jakby każda tak walka wyglądała. Nie trzeba strony się wtedy przygotowywać tak bardzo. No wiadomo, że trzeba, ale nie, no żartuję, tak, oczywiście. I co wtedy, jak kończysz taką walkę, to co sobie myślisz? Po robocie? No czy masz taki niedosyt? No chciałabym niedosyt. Coś, tak? Niedosyt, ja no mam właśnie niedosyt. To mnie ciekawiło, tak ze sportowego punktu widzenia, tak właśnie mi się wydaje, że prawdziwy sportowiec mówi, no chciałabym coś zrobić więcej, to jest nie? W zależności, czy to jest pierwsza walka, czy to jest druga, bo na przykład pierwsza walka to zawsze jest najcięższa. I tak mówię, jakby ciężko, pierwszą walkę zrobisz ciężko i będziesz już tak jak troszeczkę zmęczona, to druga walka już pójdzie troszeczkę inaczej, już ciało przygotowane, bo mamy małą przerwę między pierwszą a drugą walkę. A jak masz pierwszą taką szybko, no to nawet nie rozgrzana jesteś. Nie? No właśnie. Tak. Czyli jest wtedy niedosyt. A powiedz mi, powiedziałaś, że współpracujesz z psychologiem od 1,5 roku i też otwarcie o tym mówisz, bo też czytałam jakieś twoje wypowiedzi. Powiedziałaś, że to był taki kluczowy aspekt w tej twojej drodze. To czy możemy powiedzieć tak, że na przykład Angelina przed tą współpracą była troszkę inna i teraz jest inna zawodniczka? Możemy. Tak? Możemy. A co się zmieniło? Nie każdy sportowiec nie lubi przegrywać, tak? Mm-hmm. I ciężko jest, kiedy ty zawsze jesteś na takim poziomie, że mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i zawsze medal, a później jest tak, że ty masz taki okres, pierwsze zawody jedziesz na jedną walkę, drugie zawody znowu na jedną walkę. No i wiadomo, że podświadomie myślisz, może już koniec tego wszystkiego. Mm-hmm. To, co ja mogłam zrobić, to ja zrobiłam. Ale ja nie mogłam pogodzić się to ze sobą, że no nie, czyli no przecież ty jesteś jeszcze młoda, jeszcze dużo możesz. Ja no na treningach widać, że ja nie wszystko powiedziałam na tej macie, tak? Ale to, jak ja się czułam ze sobą, sama ze sobą było bardzo, no ten stan mi się nie podobał, nie? Ja nie chciałam nie trenować, ja nie chciałam spacerować, ja przychodziłam do domu z treningu po prostu, no zero pozytywów. Wynikało to z tego, że po prostu nie spełniałaś tych swoich oczekiwań startowych? Ja nie miałam startowych ogniu. Najpierw tak, ja nie miałam, ale i później kluczowym było, że no mamy zawsze rywalizację, tak? I w kraju, i wiadomo, ja zawsze odbieram tę rywalizację, bo moim zdaniem jest takie, kiedy jest rywalizacja, to wtedy są wyniki. Tak. Kiedy, no, w zapasach to na pewno jest tak. No i u nas jest tak w Polsce, że zawsze na mojej kategorii 5-7 było dużo zawodników, dużo takich mocnych dziewczyn. I ostatnio chyba
taka sytuacja się wydarzyła, jakby ja miałam jechać na swoją kategorię, na Mistrzostwo Europy, a po prostu przed wyjazdem mi mówią, nie, jednak jedziesz... Na wyższą. Na wyższą, na nieolimpijską. A ja sobie zrobiłam, że ja tak zdecydowałam się, ja będę walczyła na 57, cały cykl olimpijski. Tak, żeby całe nie skakać, tak, żeby nie walczyć na tych, nie skakać po tych wagach, żeby już moje ciało i organizm były przyzwyczajone do tej wagi. Mhm. No i po prostu naprawdę ostatni obóz i mi mówią, że jednak nie. Dlaczego? No bo coś tam tak... Polityka trochę. No tak. Powiedzmy, że to taka polityka i wtedy mnie tak jakoś to złamało. Ja pojechałam na Mistrzostwa Europy. Czyli czułaś się trochę taka, że pomimo twoich wysiłków i starań nie masz na to wpływu, co się dzieje. Tak, nie miałam. I że po prostu ktoś ci mówi... I do mnie mówią, pojedź sobie na luzie na Mistrzostwa Europy. A ty nie lubisz na luzie? Ja nie. Dla mnie mówią na luzie, to znaczy, że ja jadę na jedną walkę. Okay. No jak ja mogę jechać na Mistrzostwa Europy na luzie? A czemu miałaś jechać na luzie na Mistrzostwa Europy? No, tak mi kazali, tak. Okay. No, bo tak naprawdę, bo ja wtedy już byłam medalistką Mistrzostw Świata na seniorkach i na przykład jeżeli chodzi o pieniądzach, tak, to stypendia by wyższą nie miałam. Okej, że nic by to ci w teorii nie dało? Nie. I może chcieli podciągnąć inną zawodniczkę? Może tak, ale to by nie, ale to dużo dało mi. Moje serce, moją psychiką, mój stan mentalny to mi bardzo dużo dało. Ale no niestety w negatywną stronę, tak? Czyli był taki mocny spadek u ciebie. Tak. I mimo tego, że ja i tak, ja na przykład przegrywam turnieje, ale wygrałam w Polsce, no Mistrzostwa Polskie, wszystko miałam wtedy jechać, tak? I ja jadę na te Mistrzostwa Europy. Przegrałam z taką zawodniczką, którą po prostu no, nie mogłam przegrać. Niby teoretycznie mogą, ale tak, po prostu... Tak, rozumiem, że po prostu twoje, że tak powiem, dotychczasowe wyniki, forma w życiu, nie brałaś pod uwagę tego, że może coś się wydarzyć. Tak. Wiadomo, sport jest zaskakujący, ale... Nigdy, każdy może przegrać i wygrać, to wiadomo, ja no to tak. Normalnie też odbieram, kiedy ja przegrywam. Tak, ale czasem no, zawodnik stopu, jak dużo niższym, to jednak jak się obstawia, to wiadomo. I ja pojechałam na tym luzie, wróciłam później znowu kolejny turniej. Ja zrozumiałam, że po prostu tej chęci, tego ognia coraz mniej. Mm-hmm. Spadam. I że nie cieszy cię już te... Tam mnie nie cieszyło, tak naprawdę nic. Ja wracałam z obozu, ja byłam negatywna i w domu i wszystko mnie... No, ja nie miałam takiego jak teraz. Jak ja wychodzę na maty, nie? I normalnie mnie, że ja chcę walczyć, dajcie mi powalczyć. Ja nie miałam tego, nie? No bo... I to było, myślisz, spowodowane tą decyzją? Czy coś się nawarstwiło? To, że ja nie miałam jakby wyniku i później pojechałam i tak troszeczkę jakoś te Mistrzostwa Europy i ja sobie stwierdziłam, że tak daję sobie szans, to będzie tak, albo ja już po prostu schodzę z tego, albo ja zaczynam po prostu z psychologią, chociaż dla mnie to kiedyś było niepotrzebne całkiem. No i takie, Boże, z psychologiem popracować? No ja jestem przecież normalna, wszystko okej ze mną, nie? Ale ja sobie sama, nikt mi tam nie podpowiedział, albo ja pracuję, ja potrzebuję pomocy, albo ja Czyli chcę. Mimo wszystko byłaś taką świadomą osobą, że wiesz, że coś się dzieje i mimo, że wcześniej uważałaś, że współpraca z psychologiem jest bez sensu, tak. To coś tam drgnęło, że mówisz, jednak spróbuję. Jednak spróbuję i teraz ja dziękuję tej sytuacji, co wydarzyło się, te Mistrzostwa Europy, te przegrane, że ja pojechałam jednak na inną kategorię. Tej porażce trochę. I tak, ja dziękuję. Nigdy tak samo kiedyś, 2 lata temu, ja bym nigdy nie powiedziałam, dziękuję porażce, albo jeszcze tak coś podobnego, a teraz ja dziękuję, no bo naprawdę mój psycholog wyciągnął mnie. No i w tym samym roku, bo to było, kiedy ja zdobyłam kwalifikację. Kwalifikacja była we wrześniu, pod koniec września, a Mistrzostwo Europy to było w lutym. Okej. I tak... No to 7 miesięcy. Tak. On mi pomógł. Naprawdę, że ja po prostu... Czyli od lutego do września twoja praca była taka natężona z psychologiem. A pamiętasz swoje pierwsze spotkanie? To było... Konsultacje, czy jak pamiętam. To było na początku prawie rok czasu. My pracowaliśmy tylko online, przez telefon, przez kamerkę. I to później, jak dopiero go zobaczyłam, mówię, to niby jeszcze raz poznaliśmy. I ja do niego zadzwoniłam, to teraz my się śmiejemy z tego. Ja mówię, mogę ja zacząć? Mm-hmm. A on, możesz.
obcemu człowieku. No. No bo wiadomo, w domu cię zawsze, ty będziesz najlepsza, czy ty wygrasz, czy ty przegrasz. No to zawsze cię zawsze, mąż będzie tak, kochał. Tak, on mówi, że ty tak najlepsza, mocna i my wszystko się zrobimy, wiadomo. Ale ty chcesz usłyszeć prawdę, którą może tobie nie bardzo się spodoba, ta prawda. Wiadomo, dla rodziny też ty jesteś najlepsza, bez zapasów, bez, po prostu bądź zdrowa, tak? No ja do niego zazwyczaj mówię, mogę ja zacząć. I on tak, i on mnie po prostu słuchał. I pamiętasz, co na początku mu powiedziałaś? Tak, pamiętam. Ale... Zostawisz dla zostawię, siebie. Tak, rozumiem. To dla siebie. I wtedy to spotkanie było tak kluczowe, że mówisz, okej, zapraszam tego pana, panią, nie wiem, pana. Czy mogę powiedzieć, do swojego teamu, że tak... Tak, do swojego teamu, do swojego życia i teraz on przyjedzie do mnie na zgrupowanie. To jest Mateusz Brela, pozdrawiam. Okej. On naprawdę bardzo mi pomógł i pomaga dalej. Pracuję z nim, no po prostu jest dobry. Chyba też prowadzi podcasty z tego, tak, co mi się kojarzy. Tak. Też miałam chyba okazję, słuchaj, posłuchać z tego, co tak, mi się... Tak, prowadzi podcasty. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam nazwy, ale takie właśnie psychologiczne, tak, prawda? A znalazłaś go, nie wiem, w internecie? Ktoś ci polecił, czy jak to wygląda? Jest tak, że ja współpracuję z grupą Kaman Sport Group. To oni są moimi sponsorami i pomagają mi. Naprawdę to też tak samo się wydarzyło, ten sponsoring, tak samo kiedy miałam ten gorszy okres. Okej. I on jest w tym teamie też. Okej. I ja po prostu zobaczyłam, że tam i trener personalny jest, trener motoryki, tak? I zobaczyłam trenera mentalnego. Po prostu też tak zobaczyłam, napisałam i już współpracujemy. Czyli półtora roku współpracujecie. Czy jest to, są to jakieś spotkania cykliczne, czy jak to wygląda? Tak, teraz my często współpracujemy. On już parę razy był z nami na zgrupowaniach, cały obóz, bo on chciał mnie zobaczyć na macie, tak? I on mówi, ty jesteś całkiem inna na macie, tak? Skoncentrowana. I u mnie na przykład zawsze napisane, ja, po mnie bardzo widać, czy jestem zła, Ci dobry trening. Taka ekspresyjna chyba jesteś. Ja nie umiem ukrywać emocji. Tak samo jak ja mogę wygrać walkę, ja od razu tam na przykład niektórzy osoby mówią, Boże, jak ja lubię oglądać twoje walki, jak ty wygrywasz, to normalnie jak dziecko skaczesz. Nie? Ja nie umiem ukrywać. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Ale ja, to jestem ja, tak? Myślę, że... Znaczy, według mnie dobrze, no bo... Ale przegrywam też, widać. Sport to emocje. I o tych emocjach porozmawiamy w drugiej części audycji Czas na Igrzyska. Teraz zapraszam na wiadomości. Druga część audycji Czas na Igrzyska. Moją gościnią nadal jest zapaśniczka, przyszła olimpijka, Angelina Łysak, brązowa medalistka Mistrzostw Świata. Jak wcześniej ustaliłyśmy, bardzo ekspresyjna osoba, która mówi tak dla psychologii sportu i mówi, że tak, trening mentalny jej bardzo dużo pomógł. Powiedz mi, no właśnie, jakbyś tak porównała twoje przygotowanie fizyczne a psychiczne w procentach na igrzyska, co według ciebie jest kluczowe? 50 na 50. Nie mogę. Nie mogę wyrównać coś... Bardziej coś tak. Mniej, tu musi wszystko zagrać. Tak, na 100%. Teraz to ja to mówię głośno i... Powiedziałaś, że się cieszysz bardzo oraz jak przegrywasz, płaczesz też w taki sposób, że nie umiesz ukrywać tych emocji, że je pokazujesz. Ostatnio też mieliśmy taką sytuację, że piłkarz Cristiano Ronaldo, nie wiem, czy wiesz, popłakał się i wywołało to falę komentarzy, nie zawsze pozytywnych. Co ty uważasz na ten temat? Może też dlatego, że on jest trochę bardziej znany. Na pewno, ja. Na pewno. Jest facetem, nie wiem. Bo a to co ty czasami... pomyślałaś, jak widzisz faceta, który jest na topowej pozycji, mega znany, rozpoznawalny, każdy na świecie, tak. Wiele chłopców chce być takich jak... Ale on jest, nie jest robotem, jest człowiekiem i każdy człowiek ma na to prawo, żeby popłakać się, kiedy chce. Czyli na ciebie, na tobie, nie zrobiło to wrażenia, nie rozkminiałaś, tylko mówisz, okej. Tak. No to jest moje zdanie, bo nikt też nie wie, jaka droga była u niego przed tym, nikt nie wie, co w domu u niego, tak samo. Wszyscy tylko widzą, że jest idealny. Idealny, że i znany, dużo pieniędzy, popularny, wszystko, tak, prawda? Wszystko jest fajnie u niego, ale tak naprawdę nikt nie wie. A powiedz mi jeszcze, startowałaś jeszcze chyba 3 lata temu. Dla reprezentacji Ukrainy. Zmieniłaś obywatelstwo na obywatelstwo polskie. Teraz w Paryżu zobaczymy cię z orzełkiem na piersi. Tak. Wyjątkowy moment, od razu ci mówię.
Co było powodem tego, tej zmiany decyzji? No domyślam się, jaka jest sytuacja na świecie i tak dalej, i tak dalej. To było przed tym. Okej. Okay. Dużo przed tym. Ja w 2021 roku ja startowałam na Mistrzostwach Europy, oni byli akurat w Warszawie. Mm-hmm. Wtedy wywalczyłam srebro, to były dla mnie pierwsze moje zawody. W 2000 roku, to jest w 2020, ja na Mistrzostwach Europy startowałam się jak Ukrainka. No tak, bo wojna rozpoczęła się w 2022. Tak. Kto mówi, że... No tak, troszkę wcześniej. I ja mam męża Polaka. Już jesteśmy 7 lat razem. Mhm. I poznałam go jeszcze w 2017 roku na polskiej lidze zapaśniczej. Też zapaśnik, Roman. Zapaśnik, Roman. Ale też ma korzenie chyba ukraińskie, rodziny, tak? Prawda? Ale on jest w Polsce bardzo dawno. Tak, wiem. Tak, i tak ma korzenie, ale poznaliśmy w Polsce. Super, a co było właśnie powodem, że zmieniasz to obywatelstwo, że chcesz reprezentować już nasz kraj? Pierwszym powodem to był on. Okej. Okay. Tak, no bo jak... on mi się oświadczył, no to nie mogliśmy żyć tak na dwa kraje. Rozumiem. I tak naprawdę ja zmieniłam sportowe obywatelstwo, może tak powiedzieć. Jakby to było tak, albo będzie dobrze, mhm, albo nie. Albo ja będę dalej walczyła. No bo z tego względu, że no, ja mam i polskie korzenie, mam babcię Polkę, ja obok granicy mieszkam, mam pół godzinki do domu, okay, tam gdzie mieszka moja rodzina, moja babcia, mój dziadek. I no, ale zostawiłam wszystko i przyjechałam do Polski. Bo to... w Ukrainie też byłaś bardzo utytułowaną zawodniczką. Tak. To nie było tak, że nie, przyszłaś, tak, bo mówisz, że będzie łatwiej, nie wiem, dostać się do reprezentacji czy coś. Nie, to bo niektórzy nie tak mogą myśleć. Ty już miałaś te medale, byłaś bardzo ktoś myśli, że szukałam coś tam, nie wiem, lepszego, jeszcze mhm, coś. No ale tak, miałam medale, miałam po prostu... tak miało być. Okay. Tak miało być. Ja nadal chcę żyć, mieszkać w tym kraju. Tylko i wyłącznie w tym. Czyli czujesz się bardziej Polką? Tak. Okay. Tak. No, w sercu ja wiadomo, że ja urodziłam się na Ukrainie. Tam, mm-hmm, tam mieszkali moi rodzice, mm-hmm, bo tam teraz mieszka moja babcia, mój dziadek. No i wiadomo, ja często tam jeżdżę do domu. To jest mój dom też, okay, ale w Polsce ja już zostanę. Jaki to był moment, kiedy pierwszy raz odbierałaś medal w dresie reprezentacji Polski? Czy pamiętasz ten moment? Pamiętam, to był wyjątkowy, w sensie wyjątkowe zawody dla mnie, mm-hmm, takie... to był, jak mówiłam wcześniej, w Warszawie akurat. W Warszawie, pierwsza moja wagowa kategoria, 57, bo wcześniej startowałam na wyższą. I o wyjście do finału ja walczyłam z Ukrainką, swoją koleżanką. Mm-hmm. To było dla mnie, ja 8... No to dużo chyba emocji temu towarzyszyło. Ja 8-1 przegrałam. I za minutę do końca ja wygrałam to. I to było dla mnie, no ja nie mogę powiedzieć swojej emocji, no bo to tak naprawdę na tej dekoracji, w dresie polskim i bardzo, bardzo było fajnie. Dziwnie. Rozmawiałaś z nią po tych zawodach, po tym starcie? Tak. Rozmawiałam, ale no mi się wydaje, że jakby wszystko okej jest, no bo... Mhm. To czyli sport ja sportem wychodzę, na arenie. Ja zawsze umiem to rozdzielić. Okay. Nie wszyscy umieją też. Dla mnie, ja nigdy nie myślałam, że moje jakby konkurentki, tak, rywalki, z którymi ja rywalizuję się na swoje wagowe kategorie o wyjazd na mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, teraz dla mnie będą takie bliskie. A pomagają ci? Pomagają i no naprawdę, ja z nimi po prostu teraz, bo... Już jedna odeszła, inna poszła na inną kategorię, a po prostu z którymi rywalizuję się, ja jesteśmy razem, no, przyjaciółkami, tak? No, że ja nigdy nie mogłam takiego czegoś pomyśleć. I teraz jedna mi pomaga przygotowywać się na igrzyska. To jest po prostu coś więcej niż tylko robota, tak? Mhm. Tylko praca, tylko mata. To właśnie pokazują, jakie są ludzie, moim zdaniem, to jest tak. I... Ja się pamiętam bardzo swoje zawody Mistrzostwa Świata Młodzieżowe. Ostatni rok, kiedy ja wygrałam i grał Mazurek. I ja wtedy doskonale znałam hymn. Śpiewałam to też. To bardziej mi... pamiętam bardziej te zawody. Mm-hmm. Powiedz w ogóle,
I jak się zaczęła twoja historia z zapasami? No bo można uznać, że jest to trochę taki męski sport. Czy ty się nie bałaś, że nie będziesz kobieca? Był tu Kułynycz. Tak, Arkadiusz. Arkadiusz, jak ja mogłam pomylić? Przecież nasza nadzieja. Był tu Arek jakiś czas temu, niedawno. Pytałam o te kalafiory w uszach i tak dalej. Mówił, że to jest dla niego urok. I dla niego to jest ładne, bo pokazuje ciężką pracę. Jak ty do jak tego dla kobiet. Tak, jak dla kobiet. Może ja już powiem tak, teraz to ja się nie boję, bo już za późno czegoś się bać. Cię będę nie kobieca, cię jeszcze coś. A nie myślałaś o tym kiedyś? Nie. Mhm. To ja mówię, to pewnie to ja jestem zapaśniczką, tak? Ja nie wiem. Na początku ja nie miałam za dużo wyboru, gdzie pójść, na jaki tam sport. Mm-hmm. Jestem z małego miasta, to tam nie było za bardzo. Tańczyłam coś tam, babcia chciała, żeby jak dziewczynka każda. Ale ty nie chciałaś. A ja na zapasy poszłam, tak. Co babcia na to? No nikt nie chciał, wiadomo, no jak zapasy. Tam jedna koleżanka i z chłopakami ja trenowałam zawsze. Okay. Ja miałam 10 lat, jak poszłam na zapasy. I zostałam. Po prostu to jest coś, pokochałam, tak, te zapasy. Mm-hmm. Co jest wyjątkowego w zapasach? Dla mnie, ja czuję się na macie jak w domu, tak? Ale ja nie macie w domu maty? Nie, ja się nie. Jeszcze. Wszystko przed nami. Ja lubię ten stres, jak tak można powiedzieć, mm-hmm. tak? Ja lubię rywalizację. Kiedy ja na przykład mam jakąś przerwę między zawodami, no to nie. Ja muszę mieć. Ja nie wiem, jak ja później będę po skończeniu kariery. A czy odpoczywasz w ogóle po sezonie? Jak to wygląda? Masz jakiś czas na regenerację? Przepraszam, że nie jesteś na macie wtedy? Tak, po Mistrzostwa Świata teraz ja miałam. Mm-hmm. Ja miałam trochę odpoczynku, my z Romkiem poleciliśmy do Egiptu. To było dla mnie totalnie tak, ja coś myślałam, coś zjem za dużo, jeśli Romek, odpuść to, ty jesteś nie na wakacjach. Tym. Tak, wrócisz i będziesz normalnie. Ale tak, ja wtedy odpoczyłam, że, bo ja, no nie wiem, chyba każdy potrzebuje troszkę głodu. Do tak. tego, no bo jak zawsze będziesz tak ciężko na przykład codziennie trenować, to kiedyś bateria mm-hmm. się rozładowuje i trzeba bym naładować się jakoś, tak? I dla każdego to swoje jakieś, nie wiem, ktoś lubi pojechać na wakacje, ktoś lubi w górę, ktoś jeszcze coś, po prostu z rodziną posiedzieć, tak? Odpocząć głową. Ale nie robiłaś nic, jeżeli chodzi o trening, czy coś tam jednak się znalazło? Troszkę biegałam. Ja nie mogę. Ja rano wstaję zawsze. Mhm. Bardzo rano wstaję. Ja idę spać o 22. To nie tak, że specjalnie. To po prostu, to jest mój organizm taki. I wstaję o 6 rano. I Romek do mnie idź spać. I nawet w zimę, jak jest tak ciemno. Nawet w zimę. Romek mówi, idź spać. Ja mówię, no a ja mówię, pójdę kawę się wypiję. On się budzi. Ja już tam pobiegałam z Biedronki, wróciłam jeszcze coś. No, to jestem ja. Czyli po prostu nie tracisz dnia, ale też od razu myślisz o treningu. No jest takie coś, siedzi z tyłu głowy, że muszę coś porobić, tak? A nie boisz się tego, że jak będziesz musiała zakończyć karierę, to że będzie ci czegoś tak bardzo brakowało? Myślisz o tym w ogóle? Myślę, ale nie aż tak, że to teraz nastąpnie, no bo to tak... Bo na przykład Ania Kiełbasińska mówiła, że bardzo długo się przyzwyczajała do tej myśli, przygotowywała się mm-hmm. do tej myśli... I tak było ciężko wypowiedzieć te słowa. Czy ty w ogóle myślisz o tym, że jednak ta kariera sportowa jest piękna, ale co by nie mówić, krótka? Krótka i raz, a dwa to się te kontuzje, bo mamy mm-hmm. dużo kontuzji w zapasach. No tak, bardzo też, kontaktowy sport. Tak, tak. Ja też miałam na kolanach tam 3 razy operację i... No, ale myślę o tym, co będzie dalej, ale nie aż tak. Na przykład teraz to u mnie pytałem, co będzie po igrzyskach. Ja mówię, ja jestem skupiona na igrzyskach, ja nie lubię planować. Okay. Ja kiedyś planowałam życie, ale wszyscy widzimy, jaki teraz świat, tak? Co się dzieje i to coś planować, co będzie za pół roku, za rok, ja nie wiem. Całe życie w zapasach, ja nic innego nie robiłam, ja nie wiem. Nie wiem, jak ja będę się czuła. To może być 2 rozwiązania, albo bardzo dobrze, mm-hmm. albo właśnie, że ja będę chciała dalej w zapasy później, czy trenerką, czy jeszcze coś, że zawsze być w sporcie. No, mi się daje, że ja już nie będę mogła bez sportu po prostu. Swoją wiedzę komuś też dać, to też by fajnie było. I jak się mieszka i funkcjonuje i żyje z mężem sportowcem? Jeszcze zapaśnikiem. Zapaśnikiem, właśnie. No, dużo miałam takich pytań, że to jest tak dziwnie, w sensie, że zapaśnik i zapaśniczka, bo w naszym gronie są takie pary, nie, ale bardziej oni, no rzadko, w sensie mm-hmm. tak, na przykład w Polsce to trochę rzadko. I
Bardzo mi się daje, że to mi pomaga, bo on rozumie, kiedy mnie nie ma w domu. No i ja nie wiem, czy by ktoś tak zrozumiał, nie? Kiedy na przykład nie byłby sportowcem, ja ciągle na zgrupowaniach. Mhm. I tak samo on je się na zgrupowaniach i my mijamy się. Ja wracam trzeciego, on czwartego. Czyli nie macie razem zgrupowań? Mamy tylko przed Mistrzostwami Europy i Świata. Mhm. Razem zgrupowań i tyle. I no ciężko na odległości, ale my wiemy, dlaczego my to robimy, więc mam nadzieję, że to później po prostu. Ja mówię, jeśli całe życie przed nami, jeśli będziesz miała mnie dojść, nie? No i on wie, kiedy jestem zmęczona, kiedy robię wagę na przykład i nie chce mi się tam rozmawiać i po prostu chcesz wyciszyć się, tak? Mhm. I poleżeć samy. I kiedy wracasz z obozu, nie chcesz gdzieś wychodzić, po prostu chcesz, nie wiem, rozpakować walizę, spakować znowu, bo jedziesz za dwa dni na zgrupowanie i poleżeć w ciszy. I to mi to bardzo, on mnie wspiera i pomaga mi w tym. No Romek też zapaśnik, też sportowiec z marzeniami, a jednak na te Igrzyska Olimpijskie nie jedzie jako zawodnik. Jak tak. Trudne to było dla was, dla niego? Trudne. Mhm. Trudne było dla niego, bo wiadomo, no też tak samo poświęcił się, ale no nie wszyscy jadą na igrzyska, tak? Ja tak troszeczkę powiem, postawiliśmy trochę bardziej wszystko tak na jedną kartę, mm-hmm. na mnie. On okay. trochę zapomniał. Nie zapomniał, jakbyś zachciał, żeby... Czyli wspierając cię, mnie. Trochę mógł, że tak powiem, nie myśleć o tym, że on tego nie będzie miał? Tak. Dobrze rozumiem? Tak, mm-hmm. tak, tak. No pewnie ciężko jemu, no i czasami ja jej widzę, tak, po prostu, ale my to chcieli razem, jeżeli razem my przyszliśmy do tego, to nie jest tak, że ja egoistka, tylko wszystko dla mnie, mhm. tylko, no, tak jest, tak, i nie każdy jedzie na igrzyska, nie każdy mocny zawodnik jedzie na igrzyska, no bo, ale razem osiągniemy my po prostu wszystkiego i... Ale jedzie na igrzyska, będzie jedzie. Cię wspierał, będzie tak, oglądał i tak. będzie zawsze z tobą. Będzie ze mną, to dla mnie jest bardzo ważne, bo jak pokazał ostatnie zawody, kiedy on jest, to taka prawda, że ja muszę tylko walczyć i tyle. Wszystko on. Która walka, za kim, jak rozgrzewkę, jak to wszystko. Ja muszę... Czyli to jest taki trochę strateg, menadżer twojego... się śmiejemy, że menadżer. Tak? No ale no, on to robi po prostu, on widzi, że żebym ja nie martwiłam się nie o czym. Tak. Analizujecie bardzo dużo walki innych zawodniczek? Wy często analizujecie? Razem dwójkę? Nie. On to robi i tobie opowiada? Czy nie, jak to analizę walki ja mam dla tego trenera, ja nie chcę. On nie jest moim trenerem, tak? On okay. jest moim mężem, moim wsparciem i czyli tak dalej. Czyli nie ma tak, że siadacie w domu i oglądacie zapasy, nie. twoje walki i tak dalej. W domu. Nie ma zapasu. Okej. Okay. Są, wiadomo, my gadamy, tak? Ale nie jest tak, że na przykład ty nie tak zrobiłaś, ty nie tak to okay. po zawodach. My możemy pogadać, ale kiedy ja zacinam ten temat. Mm-hmm. Nie jest tak, że on przychodzi, dlaczego ty przegrałeś, dlaczego ty nie tak zrobiłaś. A ty oglądasz często swoje walki? Oglądam. Nie często. Zwycięskie czy przegrane? O, ostatnio z trenerem teraz na zgrupowaniu oglądałam przegrany i ja wyszłam od niego, przy tym mówię, po co ja to oglądałam? Jak teraz mam iść na trening, nie mam humoru. Ale, bo ja podbieram taką strategię, ktoś szuka błędy przeciwniczki, tak? Mhm. I zapomina o sobie, jak on ma walczyć, a ja bardziej skupiam się na sobie. Okej. Okay. I to jest moja strategia, nie? Ja, no wiadomo, że ja muszę wiedzieć, jak ona się rusza na macie i tak dalej, ale bardziej ja po prostu, żeby znaleźć swoje akcje, rozwiązania, coś takiego, to jest moja strategia. Czy przeanalizowałaś już zawodniczki na Paryż? Niektóre tak. I co tam byś powiedziała? Ja po prostu mam wyjść i walczyć. Nie chcę za bardzo tak naprawdę walczyć, nie chcę wchodzić w ich grę. Tak mm-hmm. bym powiedziała. Bardziej skupiasz się na tak, sobie. Tak, tak. A podczas walki, jak ważny jest trener? Czy on ci podpowiada? Czy ty w ogóle to słyszysz? Bardzo chciałam powiedzieć, że ważne, czy ty słyszysz trenera, bo on może cię krzyczeć na narożniku. Słyszysz czy nie? Słyszę jednego swojego trenera, tak. Okay. To nie jest tak, że ja wszystkich, no tam, bo mamy dwa trenera na narożniku. Ale to też chyba jest ciężko, jak jest taki rumor, wrzask, krzyk, żeby i wszystko... I kiedy 30 sekund masz przerwy, my walczymy dwie rundy po 3 minuty i 30 sekund przerwy i przychodzisz do trenera i on się coś mówi, a ty po prostu myślisz, jakby złapać oddech, jak najwięcej i dalej możesz walczyć. Więc to jest tak, że też nie zawsze ty słyszysz to. Mhm. Ale w walce, jak on krzycze, to staram się słuchać, no bo
no, podpowiedzie, bardzo ważne, nie? Ty z boku, nie widzisz, jak ty z boku walczysz. To prawda, ale też chyba przy tak skrajnym zmęczeniu często jest czasem łapać to, ostatnie, prawda? Ostatnie sekundy to już, no tak zazwyczaj, nie słyszysz nic. Mhm. I nawet nie czujesz swojego ciała. No, kiedyś ostatnie sekundy, jeśli się przegrywasz, tak, i musisz nadrobić, no to już wtedy po prostu głowa się wymyka i... A czy widziałabyś siebie po tej karierze zapaśniczej w MMA? Też ostatnio miałam to pytanie. I co odpowiedziałaś? Czy może zmieniłaś zdanie? Nie, nie zmieniłam. Raczej nie. Mhm. Raczej nie. A co w ogóle myślisz o tych organizacjach, gdzie są walki celebrytów i tak dalej, że się... No dla mnie po prostu nie chcę nikogo tam jakby... Mówić, że to jest nie sport, czy coś nie ciężkie. Każdy wybiera swoje, ale ja jestem za olimpijski sport, za profesjonalny sport. Mm-hmm. To jest mi bardziej bliżej, tak? W MMA bym nie poszła, no bo jestem, tyle lat poświęciłem zapasom i teraz iść po prostu na przykład się bić, no to chyba nie moja historia. Okej. Okay. Ja bym chciała dalej w zapasach. Jeżeli nie zawodnikiem, to trenerem na przykład. To mi się podoba. Ja widzę teraz z boku, na przykład ja mogę komuś pomagać, swoją wiedzę troszeczkę dać. Ale czy dzieci w ogóle chcą trenować zapasy teraz? Przy takich bodźcach właśnie innych? Teraz dzieci w ogóle nie chcą, mi się wydaje, trenować. To prawda, a to co prawda. Dopiero na przykład taki no, męski sport i ciężki dodatkowo. Teraz tak. Wszystko, mam wrażenie, dzieci chcą na już, na teraz. Tak, od razu. Coraz mniej tak naprawdę, ale może jakby był dobry trener, mm-hmm. jak ja. Czyli żebyś przekonała swoim uśmiechem, charyzmą i ekspresją. No Angelina, powiedz, po co jedziesz do Paryża? I co chcesz przywieźć z tego Paryża? Nie chodzi mi tylko o rzeczy materialne. Ja chcę przywieźć swoje marzenia okay. na szyję. Ja rozumiem. Bardzo tego chcę. Mm-hmm. Ale chcę też, nie aż tak, w sensie to jest wszystko w miarę. Nie jest tak, że jadę po prostu. Mhm. Ja, mi się wydaje, że jakby to, nie, jestem skromną osobą, tak, ale zasłużyłam, żeby to przywieźć, tak. Mhm. Ale wiadomo, to jest sport. Ty nigdy nie wiesz. Tak. Czego życzyć ci na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie? Medal. Medalu? Po prostu. Konkretnie. Jesteś konkretna. No konkretnie medal. No po co ja tam jadę, tak? Czyli nie ma, że jakieś... U nas się mówiło połamania wioseł. U was coś się takiego mówi? Nie, nie słyszałam. No tak, no wy jesteście sami, nie macie jakiegoś tam... Tak. Więc połamania nie możemy wam nie. życzyć. Ja bym nie chciała. Nikt by nie chciał. Trzy szybkie pytania do ciebie. Gdybym nie była sportowcem, byłabym? Businesswoman. Najlepsze sportowe wspomnienie? Kwalifikacje na igrzyska. Moje motto. Jeżeli możesz o czymś marzyć, możesz to wziąć. Bardzo ładne. I ja ci życzę i mam wrażenie, że wszyscy nasi słuchacze, żebyś wzięła to, o czym marzysz i przede wszystkim, żebyś odwiedziła mnie już z tym swoim spełnionym marzeniem, na szyi. Moją gościnią była Angelina Łysak, zapaśniczka z wielkimi marzeniami. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję.